Czekaj. Zombie wejdzie. Odsuńcie się, odsuńcie się. Zombie się. Ło! Co? Jezu, śmiech. Rzuciłem rzucaka. Z tej strony Arci, Zombiaczek, i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Mam dzisiaj dla was kolejny raz odcinek z przebijania, bo ostatnio te odcinki wam się bardzo, ale to bardzo spodobały. Więc mam nadzieję, że zostawicie pod tym odcinkiem lajka, suba oraz dzwona i napiszecie, jaki chcecie kolejny odcinek. Generalnie, pewnie doskonale każdy z was wie, co to jest Ale Rabat. No właśnie widzowie, jako że ostatnio zacząłem korzystać z Ale Rabat, haha, tak jak każdy pewnie napiszecie, no to mam dla was specjalny link w opisie, dla tych, którzy jeszcze nie skorzystali w styczki Ale Rabat. Jest to wtyczka, która po prostu ma tam, widzowie, różne promocje, po prostu taniej płacicie za różne rzeczy, po prostu kody podarunkowe. Macie link właśnie w opisie i możecie z mojego linku po prostu tą wtyczkę zaktualizować i jeśli ktoś to zrobi, będę bardzo, ale to bardzo po prostu wdzięczny. Potem zrobimy dla was jakiś fajny giveaway. Więc co, widzowie, zapraszam was do oglądania. No i co, trzymajcie się, na razie i siema. Pozdro! Jako że w poprzednim odcinku udało wam się, widzowie, dobić 1100 lajków, więc muszę w tym odcinku spalić w lawie 5500 pereł. Także co, widzowie, bierzemy sobie tako, wyrzucamy elegancko na klikerku. Powiedzmy, że tyle pereł jest git, więc widzowie, jeśli w tym odcinku chcielibyście, żebym spalił jednego koksa w lawie, to po prostu zostawcie tutaj lajka. Jeden lajk to dwa spalone koksy w lawie, także co, lajkujcie, subskrybujcie i dzwoneczkujcie, siema! Dobra, moi drodzy, a więc sobie tutaj jesteśmy elegancko na terenie gildii Afla. Jest to ogólnie gildia dosyć duża, tak jak widzicie, jest to gildia Afla, która ma naprawdę mnóstwo boyfarmerów i to, co jest najważniejsze, mają, widzowie, bacona, więc wydaje mi się, że może być to jakaś bogata gildia, tylko nie wiem dlaczego, ale nie działa efekt Dix bacona, chyba że speed 2 może mają, bo ja kupiłem speeda, albo nie mają w ogóle odpalnego bacona i tylko mają go na pokaz, no ale wtedy byłoby to trochę głupie. Mają trochę sandfarmerów, przepraszam za messenger, mają sandfarmerów tutaj trzy kratki z każdej strony, z samej góry do bedroka. Tam są ziomeczki z mojej gildii, więc co, idziemy budować armatkę i zaraz się wbijamy. Dobra, moi drodzy, a więc zbudowaliśmy już tą potężną armatę. Ogólnie nigdy jeszcze taką armatę nie wbijałem, no bo ona jest tak naprawdę mega, mega droga. Ale Kevson zaproponował, że taką armatę zbudujemy. Złożyliśmy się tu wszyscy na TNT, no i zobaczymy, jak wyjdzie ta wbita. Więc co, odpalam armatę i zaczynałem przebijać gildię. Mam nadzieję, że nam się to zwróci. Boże, ja muszę Minecrafta przeczyć, bo mam za głośno. Dobra, lecimy. Ja pierdziel, jaki to Griff od razu wali potężny. Co jest? Jaki to... No jaki to od razu Griff potężny wali. Da, o kurde. Patrzcie to, jak to obsydian rozwala. Co jest? Ej, czemu nie chcę rozwalić obsydianu? Co jest? Ej, zastopujcie armatę, bo się odbija do obsydianu. Zaczęło rozwalać, teraz ale na dupie, a ty... Ta, teraz zaczęło rozwalać, dobra. Odpalam ją. Dobra, chłopie, patrz teraz, co się dzieje. Teraz to jest petarda, że normalnie serwer laguje. TPS-y chyba spadły trochę, czy nie? Nie, nie spadły TPS, myślałem, że TPS-y spadły. Nie, 10 minut. Ale na dupie teraz ta armata. Ło, chłopie. Pamiętam, jak była nowa edycja i tam pingi tak szalały, że masakra. No, ale ta armata nadupia grubo. Co tu się dzieje? Tylko nie wiem dlaczego... No już rozwaliło dwa sandy, ale dlaczego ona nie rozwala tego? Czemu ona nie rozwala? No obsydianu ledwo co. No nie rozwala obsydianu. W ogóle, bo mi się wydaje, że to TNT tam leci i ona nie wybucha, tylko nie wiem, się laguje. Dobra, bo się TNT skończyło. Wyłączam ją. O, teraz rozwala kolejną warstwę. Co się dzieje, bo one leci i dopiero teraz zaczyna wybuchać. Może, ja... To może musimy na chwilę puszczać armatkę i wyłączać. Ty... Ta, no, tak chciała chyba robić. O, dobra, teraz zaczyna rozwalać obsydian.
Ja pierdykam, jaki tu są, jak to TNT się laguje od razu, bo za dużo TNT leci naraz po prostu. Ale jak tutaj tak ładnie na nas poleciała przed chwilą TNT. No, zajebiście. To się, no, one takie lagi ma. O, TNT. Dzięki TNT sądy mają grawitację. W sensie, że lecą w inną stronę. Tak, tak, no to prawda. Się po prostu odbijają tak jakby. Chyba Belat zaraz będzie. Dobra, ej, to na razie nie chcę przestać lecieć. Tu się TNT skończyła, to nadal wybucha. Co się dzieje? Ja pierdupiam. Typy kopią. Typy kopią? Ile? A. Dwóch. Dwóch typa? Ale od naszej strony czy od jakiej? A to ta od naszej. Bo no to zajebiście, to zaraz u nich będziemy, tylko... Dobra, to TNT jeszcze wybucha? Dobra, chyba skończyło wybuchać się. Dobra, idę tam zobaczyć. Dobra, lecę. Zobaczymy, ile tam kratek do nich brakuje, ale powiem szczerze, że ta armata mega szybko zniszczyła ten piasek. Praktycznie zero piasku jest. To prawda. Już nie ma w ogóle. Ta. Gdzie oni są? Tam jest gościu. Ej, oni są blisko. Czy jest wejście, zombie? Wejście. Nie ma wejścia. Rzuciłem rzucaka tu. Dobra, to możemy lecieć tutaj rzucakami. Ja pierdykam, dobra. Dobra, lecimy rzucakami. Tylko najgorsze. A jak dojdziemy do nich, to mogę sobie jednego killa wziąć. A możesz. Możesz wziąć, jak najbardziej. Dobra, to lecimy. Ale oni obydwoje obok siebie kopią w ogóle, nie? Jak roboty, prawie ten sam. Tak, no tak równiutko kopią chłopy. Gostki normalnie tak równiutko kopią obok siebie od razu. Co się dzieje? Tak jak te Aleksy na Simonie byli tak równo. Skrzynki tu są jakieś. Gdzie? Tu? Ło! No, jest. Czekaj, bo tu może być grubo. Przygotujcie sobie ekwipunek w razie co, żeby... Dobra, nie wiem, może... Może by jakieś TNT będzie, żeby się zwróciło z tej wbity, bo tu, nie wiem, ze 100 stacków TNT poszło. Dobra, ja wyrzucam seta w razie co. Wolę złapać TNT niż te sety. Aga, tylko wiecie co? Rzućmy, ja rzucę tutaj. Może jakoś stona wywali. Czekajcie. Może. To jest? A nie, jakieś sety. Łe. Jakieś gówno. No, sety to gówno trochę. Wreszcie? Czy wreszcie coś będzie? Zobaczymy, czy będzie coś wreszcie. To ja bym się popłakał. Oj, no jakby był strzyneczki ME. A, tu też takie itemy. No. Tu jeszcze żelazne ity są. Tak. No bo to stara gildia. Dobra, to lecimy do tych chłopa na awku tam. Gefson, teraz ty rzucasz rzucaka? Rzucaj ty teraz. Teraz jesteśmy przy chłopach na awku. Dobra, jesteśmy przy nich. Ło, czekaj. Dobra, patrzcie, wskakujcie. Dobra, jeden gościu tu kopie. Tego nie zabijam, niech sobie... Ta, no, możesz sobie go killnąć. Ja się wbijam do drugiego od razu. Dobra, nice. Gdzie jest ten drugi? O nie! Nie wysadziło do niego, bo on między bedrockiem kopie. Jestem rzuca rzucaka. Teraz ja go zabijam, gostka. Dzięki, okej. Dobra. Killam typa. No i sobie zdedał zajebiście, dobra. I gdzie są skrzynki? Gdzie ty mówisz, że skrzynki są gdzieś? Gdzie? Tu. Gdzie? Tam. Jak ty to? A, pewnie na fowie. Skrzyneczki. Kilofy! A nie, to piątki, co jest? Czemu? Łe, same piątki, szczerze szóstki. A tu co jest? Jakie sety? Ej, tu na ogłach trójka jest. To są jakieś strzały, o co tu chodzi? Jakieś strzały? Czemu? Ktoś kolekcjonuje strzały, koksy, łuki. A tu co jest? Gdzie? Nie, tu nic nie ma, pusta skrzynka jest. Co ty mówisz, jakieś TNT? Dobra, takie były. A, dobra. Rozwalam im to. Dobra, rozwala im to. I lecimy dalej. Czekajcie, trzeba sprawdzić, czy są jeszcze gdzieś tu skrzynki. Tu coś jest? Nie, nic tu nie ma. Gdzie są dalej skrzynki? Gdzie tu są dalej skrzynki? Tutaj może jakieś? Widzicie gdzieś skrzynki, panowie? Nie. Tu są skrzynki, tu są skrzynki. Ja nie umiem na powie sprawdzić. A dobra, to killefy wybuchły. Tu są skrzynki, w tym miejscu. Ja myślałem, że to jest coś bogatego. A na górze to jest, no. Tak, no, tutaj na górze są skrzynki. Dobra, rzucam tutaj rzucaka. To jest jakaś taka biedna gilia, czy taka ten? No nie wiem, zaraz zobaczymy. Ej, tu zobacz się ze ścianą. Gdzie? Skrzynki w sandach. Skrzynka. Jest skrzynka. W którym? Ja nie widzę. Tam, gdzie wywaliłeś ten. Czekaj, gdzie tu są? Tu są jeszcze skrzynki, nie? Dobra, to rzucam tutaj rzucaka. Co tu jest? Nie, jakieś gówno. Kurde. Kolejna stoniarka. Tu są jakieś... To kolejne odkopanie na awku, pogu. Ale tu jest rozwalone, czekaj. Rzucam tutaj rzucaka, bo tu jest stoniarka... Jeszcze niedaleko widziałem kolejny pokoik. Co tu jest? Nie, no killoffy, serio? Kolejne killoffy? No ja pierdykam, ile tych killoffów? Jak chcę Emeraldy albo TNT, no? Żeby ta wbita się zwróciła. Wylony mam w te killoffy. Dobra, rzucam tutaj. No halo, czy gdzieś tutaj coś będzie? Nie, no jakieś mięsko, co jest? Emeraldy, TNT.
Proszę, niech mi ta wbita odda. Dobra, widzę generalnie tutaj, widzą gdzieś skrzynki chłopaki, ale ja ich nie widzę, nie wiem. Tam gdzieś skrzynki widzą, mi coś widzę, widzę ciała. Nie wiem, co tutaj chodzi, że tam są niby jakieś skrzyneczki. Nie wiem, tutaj Alek mówi, że są skrzynki, nikt inny tego nie widzi, to jest najgorsze. A Alek mówi, że tam są skrzynki, więc spróbujemy. Nie mówiłem, że tam jest skrzynki, tylko mówiłem, że podejrzewam, że tam jest spokój. A, że tam jest spokój, mówiłeś, że jest. A, dobra. Ale podejrzewam, jakby co, nie jestem w 100% pewny. Kurde, to jest bedrock. Jak będą skrzynki, to znaczy, że Alek jest na cheatach. Bo nikt inny tam nie widzi niczego. No dobra. Ja skrzynek też nie widziałem, ale takie coś tam widziałem, takiego malutkiego. Czyli jakby po prostu widziałeś pokój, tak? Dobra, lecimy tam. A czekaj, to jeszcze daleko? Tu są... No jest mi pokoik. Gdzie? Jak ja tu nic nie widzę. No tutaj, za tymi... Te trzy bloki są jeszcze. Pokaż. W tamtą stronę. Te chudzenie, więc... Na chudzenie. O, są! Są! To jest jakaś szynka. No Bogu! Nie... Czekaj, ja tam perą wbijam. Czekaj. Tam nie wejdzie. Odsuńcie się. Tam gdzieś. Co? Rzuciłem rzucaka. Ale dymy! Co jest? Bierz to szybko! Ja... Co jest? Skąd tyle emeraldów? Nie, ale ty jesteś w cheatach! Jak ja tu żadnych skrzynek nie było widać! Ja to na fowie nawet odcinku pokazywałem! Co? Jakim cudem tu nie było nic widać? Jeszcze jedna skrzynka. Dobra, macie wszystkie, zebraliście wszystkie emeraldy? Ty, pięć skrzynek TNT tu, nie pięć skrzynek, chyba nie TNT, tylko emeraldów tu były. Ja pierdzielę, i trzeba tu jeszcze poszukać, ale teraz nie widzę tego kantu. Gdzieś tam właśnie w tamtą stronę. Czekaj, zobaczę, spróbuję na fowie zobaczyć. Tak jakbym właśnie widział jakiś pokój tam. Ale no nie wiem, dobra. Rzucamy rzucaka i spróbujemy wyjść w tamtą stronę, może zaraz będziemy widzieć. A chociaż emeraldy, dokładnie. Dobra, rzucamy rzucaka i lecimy tam, w tamtą stronę, tylko ja nie wiem. Jakiś tam kobyl jest, więc jest tam chyba kolejny pokój. Tylko nie wiem, dlaczego nie widać skrzynek. Tej, a może to są te skrzynki tego? Te skrzynki trapowe. Trap chest. I przez to ich nie widać na fowie. Albo Dragon coś zmienił. Dobra, sprawdzam. No, jest tu jakiś pokój tam. To ustawcie się blisko Sanda od razu. Dobra, rzucam rzucaka. I ustawcie się blisko Sanda. Dobra. Są! Ile skrzynek? A wszystkie puste. Gdzie? No tutaj. Ale wszystkie puste. Ale nie przeszłam. Jo, ile tu skrzynek? Ale tu chyba każdy mógł wejść. No, dobra. No i git. Zostaliśmy się tu, czyli dobrze było wcześniej widać kant tego. Dobra! Widzowie, więc w tym momencie będę kończył ten odcinek. No, myślę, że zbity jesteśmy zarobieni. Dosyć grubo. Szkoda, że nie było żadnego TNT. Ale subskrybujcie kanał, lajkujcie go i dzwoneczkujcie. Siema! Subskrybujcie kanał Zombiaka. Nara. Nara.